Hej, siemaneczko, z tej strony Mati i dzisiaj będziemy dalej kontynuować sobie naukę grafiki komputerowej w Photopea. Dzisiaj poznamy kolejne narzędzia i z wielu grafik skomponujemy sobie jakiś fajny obraz. Let's do it! No to ok, lecimy z tym koksem. Mamy do zrobienia właśnie taką graficzkę, która będzie się składać z wielu pojedynczych elementów. Pobierzemy sobie je wszystkie z Pixabay. Linki do tych wszystkich grafik, będziecie mieli w e-booku, Ale oczywiście nie musicie korzystać z tego co ja wam tu pokazuję. Ja też jakoś nie spędziłem zbyt dużo czasu na tym, żeby to wybrać. Brałem jakieś tam. To co rzuciło mi się w oczy, więc spokojnie to co sobie znajdziecie na pewno będzie też działać bardzo dobrze, ale jak coś linki są w e-booku, więc zamykamy to i przechodzimy na Photopea. Pierwsze co musimy zrobić to utworzyć nasz Canvas, więc dajemy sobie File, a następnie New. Tutaj możemy wybrać coś predefiniowane, tak naprawdę wystarczy coś Full HD, więc możemy sobie przejść do Screen i tu wybierzemy sobie 1920x1080 Full HD. Więc tutaj nazwę od razu nasz projekt. Niech to będzie Animals i dajemy sobie Create. Mogę sobie troszkę to powiększyć, więc Alt i kółko myszy, trochę przesuniemy sobie pach pach i zaczynamy. Zacznę sobie pobierać te wszystkie elementy, więc przechodzę sobie tutaj do słoneczka, dajemy free download. Tutaj rozdzielczość w sumie będę pobierał różną po to, żeby wam pokazać w ogóle jak zmieniać rozmiary tych wszystkich grafik w Photopea. Dlatego, no zaraz zobaczycie, daję sobie po kolei tutaj download, tutaj też, niech będzie dużo większa, to też zobaczycie jak to się robi. Tu damy sobie 1920, tutaj Hornet, no w sumie Hornet on będzie mały, więc od razu ściągnę najmniejszą możliwą, dajmy download. Tutaj mam jeszcze Snake'a, niech będzie duży, będziemy sobie ćwiczyć tutaj ten resizing, tak, czyli zmianę skali czy wielkości. Dobra, mam pobrane te graficzki, więc przechodzę sobie do Photopea i dajemy File, a następnie Open. Przechodzimy do Downloads, czyli do pobranych, zaznaczam sobie to wszystko i dajemy Open. Otworzyły nam się te wszystkie grafiki, więc przejdę najpierw może do Grass, żeby sobie skopiować tą trawę. Daję sobie Ctrl A, Ctrl C, wracamy do Animals i Ctrl V wklejamy i przeniosę ją gdzieś tutaj na sam dół, może jeszcze niżej, nie aż tak tutaj, tylko jeszcze w dół, powiedzmy o coś takiego. To teraz idziemy i dodajemy sobie kolejne elementy, niech to będzie na przykład słoneczko. Czyli dajemy Ctrl A, Ctrl C do Animals i Ctrl V. No i widzimy, że to słońce jest przeogromne, tak? Czyli musimy sobie je zmniejszyć. Jak to robimy? Możemy za pomocą skrótu, który macie w ebooku, czyli możemy sobie wcisnąć Ctrl Alt i T, i teraz, jak widzicie, mamy tutaj takie kontrolki, które pozwolą nam zmniejszyć ten obraz. Czyli mogę sobie złapać tutaj za róg, i tutaj mamy zablokowane takie ratio, czyli zarówno zmniejszamy względem x i y, czyli nie musimy tutaj się niczym przejmować. Ładnie nam się to zeskaluje w dół. I teraz mogę sobie w międzyczasie, jak już to zmniejszam, przesunąć to, gdzie mi się tam podoba. Mogę dalej sobie to zmniejszyć tutaj też. Jak pojedziecie sobie tutaj, zobaczcie, przy tych krawędziach, to mamy taki inny kursor, który będzie świadczył o tym, że możemy też sobie obracać ten nasz element. Oczywiście, możecie też korzystać tutaj z tych narzędzi, które nam się tutaj pokazują. Tu zobaczcie, że też mamy właśnie krateczkę, która odpowiada za obracanie. No, mamy też pełno jeszcze innych opcji, których na razie nie będziemy poruszać. Dobra, ja tu na razie wrócę na 0, nie muszę tutaj nic obracać, więc daję 0 i tabulator. I tak naprawdę nic więcej tutaj nie muszę zmieniać, więc daję sobie Enter albo klikacie tutaj tą OKkę. OK I jest już w porządku. A jaki jest inny sposób, żeby właśnie zmienić ten rozmiar poza skrótem? Oczywiście zachęcam Was do poznania skrótu, ale jeżeli nie, to przechodzicie sobie do Edit. A następnie Free Transform, czyli jak widzicie, to jest właśnie ten nasz skrót, i robimy dokładnie to samo. Albo możemy też zmienić sobie tutaj, bo w tym narzędziu Move Tool, jak klikniemy prawym, to nie mamy takich opcji. Ale jak zmienimy tutaj narzędzie na Rectangle Select, czyli Select, kliknę sobie teraz to i przejdę na nasze słońce. Kliknę prawym, to mamy wiele różnych dostępnych opcji. I właśnie jedną z nich jest tutaj też Free Transform. Możemy kliknąć i też to. Zmieniać. Więc jak widzicie, wiele różnych sposobów, żeby wywołać to samo narzędzie, ale lecimy dalej. Teraz potrzebujemy dodać kolejne elementy, czyli na przykład Rainbow. Przechodzimy sobie tutaj, Ctrl A, Ctrl C. Wpadamy do Animals i Ctrl V. Ym, nie wiem jak z wielkością, może na razie zostawię to tak jak jest, a w razie co później to zedytujemy, więc na razie niech sobie tak będzie. Przechodzimy do kolejnych, gdzie mamy tutaj naszą pandę. Tu jest panda, więc zaznaczam Ctrl A, Ctrl C. Wracamy do Animals i wklejamy. Jak widzicie panda jest przeogromna. Robimy to samo, czyli Ctrl, Alt i T i szukamy tych naszych kontrolek. Wychodzą w ogóle poza nasz canvas, więc musimy sobie tutaj scrollem troszkę przejechać i teraz skalujemy. Teraz znów sobie scrollem przejadę, żeby tutaj było to wszystko widoczne dla mnie i może jeszcze tą pandziuchę trochę zmniejszymy. No wydaje mi się, że tak powinno być to OK. Dajemy Enter. I jak widzicie, tutaj, yy, no, ta trawa według mnie powinna być na wierzchu, a panda powinna być schowana za nią. To będzie wyglądać dużo lepiej, prawda? Więc jak to zrobić? No, mamy tutaj po to właśnie te warstwy, wszystkie. I pamiętajcie, że warstwy są czytane od góry w dół, czyli to, co jest na samej górze, będzie na wierzchu. Więc jeżeli chcemy tą pandę ukryć za trawą, to musimy ją tutaj przerzucić na sam dół, żeby było za trawą. No i czad, no ale teraz powiecie, no dobra, ale ta tęcza znowu zakrywa nam pandę. No to musimy zrobić to samo, czyli tą naszą tęczę też musimy przesunąć na sam dół, żeby była za pandziuchą. No i jest czad, prawda? No to co, lecimy dalej? Lecimy. Teraz dodamy sobie snake'a. Ctrl A, Ctrl C. Wracamy do animalsów, Ctrl V. No i oczywiście snake jest za duży, więc znowu Ctrl Alt i T pomniejszymy go tak, żeby on tutaj wyglądał w sam raz. No wydaje mi się, że coś takiego. Enter. No i od razu pokażę wam kolejną przydatną rzecz, ponieważ snake idzie sobie w lewą stronę, tak? A ja bym chciał, żeby on szedł w prawą stronę. To co możemy zrobić? No możemy przejść sobie tutaj do edit, przejść do transform i mamy tutaj coś takiego jak flip horizontally, czyli odwróć horyzontalnie. Klikamy, no i już wąż jest Prawą stronę. Jest od razu tutaj ustawiony za trawą, więc nie musimy tutaj zmieniać kolejności tych warstw. Zostawimy tak jak jest. Mamy tutaj jeszcze jakiegoś owada, więc też go sobie skopiujemy i wkleimy tutaj. No Jest on zdecydowanie za duży, więc robimy to samo: Ctrl, AlT i T, zmniejszamy, żeby on był. Powiedzmy coś takiego, dajemy Enter i możemy go gdzieś tu usadowić. Aczkolwiek ja myślę, że go sobie troszkę odwrócimy i przekręcimy. Więc dajemy sobie Edit, dajemy Transform i dajemy Flip Horizontally. I teraz powiedzmy, że chcę go jeszcze przekręcić, więc wciskamy sobie Ctrl Alt i C i obracamy go powiedzmy troszkę w górę. Niech sobie leci gdzieś tam do nieba, przesuniemy go trochę, no i oczywiście brakuje nam tutaj jeszcze niebieskiego nieba, więc co możemy zrobić? Możemy dodać kolejną warstwę, czyli przejdziemy sobie tutaj na sam dół i mamy tutaj kilka różnych przycisków, tutaj ten drugi o prawej jest oznaczone jako New Layer, czyli nowa warstwa. Klikamy sobie na to i dodała nam się nowa warstwa w tym miejscu. Nowa warstwa dodaje się nad tą, która była aktualnie zaznaczona, ale to nie ma problemu. Zaraz możemy sobie to przestawić. No i chcemy teraz dodać jakieś niebieskie tło, prawda? Więc szukamy takiego narzędzia. Zazwyczaj jest to Bucket, czyli wiadro. Więc Bucket będzie tutaj. On jest pod gradientem. Te dwa narzędzia mają jakby ten sam przycisk tutaj. Więc tutaj, gdzie jest gradient, to tutaj również jest bucket. Klikamy na bucket. No i musimy wybrać sobie jakiś kolor, który byśmy chcieli. Powiedzmy, że jakiś taki na razie wybierzemy, dajemy OK. No i pamiętajcie, żeby być na tej warstwie, na której chcemy zrobić to wypełnienie. I teraz klikamy sobie tutaj gdziekolwiek. No i pach, mamy to. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest to troszkę zbyt ciemne, więc spróbujmy wybrać inny kolor, czyli klikamy tutaj na paletę z kolorami, wybierzmy coś. Radośniejszego może o coś takiego dajemy OK i klikamy jeszcze raz. Tyle, że to nasze niebo powinno być całkiem z tyłu za wszystkimi innymi warstwami, więc łapiemy sobie to i przerzucamy na sam dół. No i już jest o niebo lepiej. Więc co jeszcze moglibyśmy zrobić? Wydaje mi się, że ta tęcza jest zbyt tak uwydatniona, więc możemy sobie kliknąć na tą warstwę z naszą tęczą i tutaj gdzie mamy Fill lub Opacity. Jedną z tych wartości możemy zmniejszyć. Niech to będzie fill i będziemy sobie tutaj zobaczcie zmniejszać. I dzięki temu ona jest tam z tyłu, ale już nie będzie aż tak rzucała się w oczy. Pamiętajcie, że jak skończycie z wypełnieniem y, bucketem, żebyście zmienili sobie na narzędzie tutaj np. Na Move Tool, bo nie niechcąco możecie sobie coś y, pomalować. ok? Więc to jest dosyć ważne. No, i teraz możecie sobie robić cokolwiek chcecie: czy coś poprzestawiać, coś pomniejszyć, powiększyć i tak dalej. To zależy już od Was. Ja może sobie wezmę i tego węża troszkę dam do góry i troszkę tutaj w lewo. Może tą naszą pandę przesunę o tutaj. No, i wydaje mi się, że tak to zostawimy. Więc jak widzicie, w taki właśnie sposób możemy sobie tworzyć kompozycję z różnych gotowych elementów. Możemy dodawać nowe warstwy wypełnienia. No i znacie już podstawowe narzędzie do transformacji właśnie, czyli do zmiany wielkości, do obracania i też do tego, żeby flipować, czyli zmieniać strony z jednej na drugą. Teraz oczywiście możemy sobie to zapisać, więc dajemy File, Save More, Save, PSD to Storage, wybieram P-Drive. I niech to będzie animals. Ok, dajemy Save. Jeżeli chcecie teraz sobie to wyeksportować, żeby pokazać komuś, wysłać itd. No to oczywiście dajemy File, Export as i na przykład PNG lub JPG. Więc ja sobie kliknę to jako PNG, dajemy Save i już to mamy. Także mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście, że dzięki temu będziecie mogli stworzyć swoje własne jakieś fantastyczne projekty. Będzie tego więcej, także do zobaczenia kolejnym razem. Ciao